Włóż zapałki do doniczki. To ochroni twoje rośliny. Pokażę ci dzisiaj, dlaczego warto tak robić. Każdy, kto ma w domu rośliny, dba o nie jak najlepiej. W zamian rośliny poprawiają nie tylko jakość powietrza w pomieszczeniu, ale i nasze samopoczucie. Kiedy zaczyna coś się dziać z kwiatem, od razu reagujemy. Najważniejsze jest odpowiednie podlewanie. Często na skutek zbyt częstego lub zbyt rzadkiego podlewania kwiaty więdną. Gleba również nie jest bez znaczenia. Kiedy zawiera zbyt mało składników, kwiaty są osłabione. Szybciej atakują je wtedy patogeny i szkodniki. To właśnie one są dużym problemem. Jeśli ich nie zauważymy, rośliny marnieją. Dlatego potrzebujesz zapałek. Bo rośliny potrzebują siarki. Znajduje się ona w główce, zapałki. Dzięki siarce, rośliny są zdrowsze i silniejsze. Siarka wspomaga fotosyntezę. Sprawia, że rośliny lepiej radzą sobie z chorobami i szkodnikami. Wyjmij zapałki z pudełka i włóż je do ziemi w doniczce. Umieść zapałki główkami do dołu. Główka musi być w glebie. Wkładaj zapałki w odległości co 5 cm. Następnie podlej roślinę jak zawsze. Po 48 godzinach wyjmij zapałki. Jeśli główka się rozpuściła, to włóż kolejne zapałki. Zostaw je też na dwa dni w doniczce. Siarka rozpuszcza się w glebie, jeżeli ziemia jest nią słabo nasycona. Dzięki sztuczce z zapałkami rośliny są zdrowsze, pięknie rosną, a szkodniki omijają je z daleka. Róże będą stać nawet dwa tygodnie. Wystarczy pamiętać o tych dwóch kluczowych krokach, które należy zrobić natychmiast przed włożeniem ich do wazonu. Kwiaty są cięte w kwiaciarni kilka dni lub godzin wcześniej. Dlatego ich łodygi zasklepiają się na końcu. Robią się twarde i brązowe. Należy je obciąć pod skosem za pomocą sekatora. Następnie wkładamy je do miseczki i zalewamy wrzącą wodą. Zostawiamy w niej łodygi na zaledwie 10 sekund. Ciepła woda otworzy kanaliki, przez które róża pobiera wodę. W drugiej misce przygotowujemy sekretną miksturę kwiaciarek. Do miski wkładamy jedną tabletkę aspiryny. Ja nigdy nie wyrzucam przeterminowanej aspiryny. Wykorzystuję ją później do takich przepisów. Za pomocą ciężkiego przedmiotu kruszymy ją na drobny pył. Ta tabletka hamuje rozwój bakterii w wazonie. Wzmacnia roślinę i chroni przed bakteriami i pleśnią. Następnie wsypujemy pół łyżeczki cukru. Odżywi on kwiaty i wzmocni. Przygotuj wysokoprocentowy napój. Wystarczy dodać do mikstury zaledwie na Następnie dodajemy odrobinę wody utlenionej. Obie skutecznie zdezynfekują i obniżą odczyn wody. Na koniec można również dodać odrobinę płynu do mycia naczyń. Całość mieszamy i wlewamy do wazonu z zimną wodą. Do niego wkładamy kwiaty. Składniki zawarte w wodzie wzmacniają kwiaty i zapobiegają powstawaniu pleśni. Dzięki temu bukiet może stać o wiele dłużej. Taką wodę należy wymieniać co dwa dni. Nigdy nie trzymaj bananów obok róży. Ta porada od ogrodnika była dla mnie zaskakująca. Okazuje się, że gdy dostaniemy bukiet ciętych róż, powinniśmy trzymać je z daleka od bananów. Nigdy nie powinniśmy kłaść ich obok siebie na jednym stole. Brzmi dziwnie? Wyjaśnienie tej sytuacji znajdziemy w nauce. Wszystko zaczyna się od bananów. Gdy kupujemy banany w sklepie, często są one lekko zielone, lecz po dwóch dniach w domu dojrzewają i są gotowe do jedzenia. Owoce te wydzielają etylen, czyli hormon roślinny, który przyspiesza starzenie się owoców. Jeśli położymy obok bananów twarde awokado, szybciej będzie miękkie i zdatne do jedzenia. Niestety ta substancja działa również na kwiaty, które są w otoczeniu. Wydzielany przez banany etylen sprawi, że zwiędną i przekwitną o wiele szybciej, niż byśmy tego chcieli. Dlatego należy trzymać je z dala od miski z bananami. Wiedziałeś o tym? Banan jednak świetnie sprawdzi się jako składnik nawozu do kwitnących roślin doniczkowych. Nawóz ze skórek tego owoca to odżywka numer jeden dla storczyków. Skórki z banana, bo o nich mowa, są dla storczyków jak eliksir młodości. Kiedy zjadasz banany, obierasz je ze skórki. Obrane skórki najczęściej wyrzucasz do śmieci, a to duży błąd. Skórki z banana możesz wykorzystać, nie wyrzucaj więc ich do kosza. Banan i jego skórka zawiera wiele substancji, które storczyki uwielbiają. Są to m.in. potas, fosfor, wapń, kwas krzemowy i siarka. To sprawia, że storczyki są zdrowe. Mają piękne zielone liście i korzenie. Pojawia się też na nich sporo pąków. Wystarczy przygotować z nich prosty nawóz. Zanim go jednak zrobisz, przetrzyj najpierw skórką liście storczyka. Już sam ten zabieg odżywi storczyki. Liście będą lśnić. Teraz możesz zająć się przygotowaniem nawozu. Pokrój skórki z banana na mniejsze kawałki. Wystarczy jedna lub dwie skórki banana. Pokrojone skórki przełóż do słoika. Zalej litrem ciepłej wody i zamknij słoik. Odstaw słoik na jedną dobę. Następnego dnia odceć skórki. Taką wodą możesz już podlewać storczyki. Wystarczy odżywiać tak storczyki raz na dwa tygodnie. Zapomnisz o wszelkich problemach w jego uprawie. Woda ze skórek z banana nadaje się nie tylko do podlewania. Możesz nią też przemywać liście storczyka. To wszechstronny nawóz najbardziej odpowiedni dla storczyków. Wlewam to do wazonu, żeby bukiet długo wyglądał świeżo. Dostałaś piękne kwiaty na Dzień Matki i chciałabyś cieszyć się nimi dłużej? Pierwsze dwa dni trzymaj je w samej wodzie. Po tym czasie wymień wodę i wlej do niej miarkę płynu do płukania jamy ustnej. Taki płyn ma działanie bakteriobójcze. W wazonie mogą w wodzie rozwijać się bakterie i glony. Płyn skutecznie hamuje ich wzrost. Dzięki temu bukiet dłużej pozostaje świeży. Załóż pończochy na kwiaty. Uratujesz swoje rośliny. Poszukaj starych pończoch albo rajstop. Jeśli są podarte, nie wyrzucaj ich więcej do kosza. Wykorzystaj dla swoich roślin. Jeśli masz kwiaty doniczkowe w domu, na pewno o nie dbasz i je pielęgnujesz. Domownicy i goście zapewne je podziwiają. Małe dzieci też się nimi chętnie interesują. Jeżeli masz w domu kota, to o rośliny dbasz ze szczególną uwagą. Koty uwielbiają doniczki i ziemię w doniczkach. Kiedy masz w domu rośliny, możesz jednak uniknąć wielu problemów i kłopotów dzięki rajstopom czy pończochom. Kwiaty będą zdrowe, a ty spokojnie będziesz mógł je doglądać i pielęgnować. Weź stare rajstopy, nawet jeśli są dziurawe, to nic nie szkodzi przyłóż je do rośliny. Zmierz wysokość. Weź nożyczki i odetnij odpowiedni kawałek pończochy. Nałóż ją na doniczkę. Tak samo zrób z pozostałymi kwiatami. Zrób to od dołu, dobrze nałożona pończocha powinna zakryć ziemię. To zapewni ochronę korzeniom. Teraz dzieci ani kot nie będą bawić się ziemią w doniczce. Taka osłona zapewni też większy porządek. Zwierzęta czy dzieci nie rozsypią już ziemi z doniczki. Podaj storczykom te liście. Sprawią, że twoje orchidee będą kwitły przez cały rok. Zachwycą cię pięknymi, dużymi kwiatami, których ilość ciężko będzie zliczyć. Kwiaty będą pojawiać się jeden po drugim, zobaczysz też mnóstwo nowych pąków. Na łodygach będzie ich przybywać z każdym dniem, pojawi też się sporo nowych, zdrowych korzeni. Odpowiednia odżywka nie tylko wzmocni storczyki, ale i pobudzi je do kwitnienia stosowana regularnie z działa cuda.